Lech Poznań pokonał Legię Warszawa 11-1. Młodzi piłkarze Kolejorza rozbili rówieśników w meczu sparingowym rozegranym na bocznym boisku przy Bułgarskiej. Podopieczni trenera Amikara Carvalho to zawodnicy urodzeni w 2005 roku. Na pewno są, mają inne znaczenie. Aczkolwiek ja powiem szczerze, z mojej strony, dla mnie to jest mecz tak jak inny mecz, który trzeba realizować pewne założenie. Trzeba dobrze grać przede wszystkim. Jeżeli się uda połączyć to z zwycięstwem, no to oczywiście chcemy od najmłodszego uczyć tego, że gramy. Ładnie gramy, ale też chcemy wygrywać. Jakie założenia są w takim razie na takie spotkanie? W tym wieku aspekt indywidualny, tak jak podejmowanie pojedynku 1-1 i pomału pojawiają się elementy grupowe czy zespołowe, ale na razie przede wszystkim skupiamy się właśnie na te elementy indywidualne, żeby oni czuli się mocni i żeby wiedzieli swoją umiejętność. 9-letni Lechici są pierwszym rocznikiem, który realizuje nowy program szkoleniowy klubu. Na tym etapie rozwoju stawia się na indywidualne zachowania małych piłkarzy. Spotkanie z Legią to również kolejny element rywalizacji. To zwycięstwa oczywiście nas bardzo cieszą, ale tutaj największym zwycięstwem jest to, że możemy rywalizować, tak? Że dzisiaj zespoły Legii są faktycznie dla nas zespołami konkurencyjnymi, prowokującymi nas do nieco większych wyzwań niż to współzawodnictwo, którego dotykamy na co dzień na poziomie Wielkopolski. I to jest największa korzyść, bo byśmy mogli poprawnie weryfikować zawodników, selekcjonować ich, to oni muszą zderzać się permanentnie z lepszymi od siebie, bądź równymi sobie i dopiero na bazie takiej konfrontacji możemy rysować pewną perspektywę rozwoju. No ale jak widać, ta różnica jest duża, bo 11-1 na poziomie rocznika 2005 to spora przewaga. Rocznik 2005 jest trochę dla nas szczególnym rocznikiem, bo od niego, można powiedzieć, zaczyna się kompleksowa realizacja nowej programowości szkolenia, którą wprowadziliśmy. No i jak widać, ona jest bardzo efektywna już na tym poziomie. Myślę, że będzie powtarzalna przez kolejne roczniki. Oczywiście ta programowość dotyka wszystkich zespołów Lecha, młodzieżowych zespołów Akademii. I też tą programowość w nich widać, czyli widać, powiedzmy, podobny model gry, który nas dzisiaj charakteryzuje, a myślę, że ten model jest modelem prowokującym do sukcesu. Na czym się skupiacie przy tak młodym roczniku, bo to dopiero 9-latkowie? Te najmłodsze roczniki oparte są o działania przede wszystkim indywidualne, zarówno w fazie atakowania, która jest tutaj dominująca, nasza myśl gry i tak chcemy grać w piłkę, tak szkolić zawodników, byśmy byli zespołami dominującymi na boisku, dominującymi w fazie atakowania przede wszystkim, byśmy podejmowali dużo działań indywidualnych, że jeden na jeden wygrywali te działania. Ja nie mówię tutaj o jakimś przesadnym egoizmie, ale o przyzwyczajeniu zawodnika do tego, że ten pojedynek jeden na jeden, wygrany pojedynek to jest, można powiedzieć, droga do sukcesu, czyli najprostsza droga do bramki. W sumie grupy młodzieżowe Lecha Poznań zagrały 7 spotkań z piłkarzami Legii Warszawa. Wszystkie wygrali zawodnicy Kolejorza z ogólnym bilansem 32 strzelonych goli i tylko 9 straconych.